Cześć, nazywam się Piotr Gankiewicz i opowiem Wam o .NET Core, które jest całkiem nową platformą stworzoną przez Microsoft, dedykowaną dla programistów. Dzień dobry. Więc tak, zaczniemy sobie od slajdów, chociaż slajdów nie mam za dużo, bo zazwyczaj trzymam je minimalnie, tak aby pokazać bardziej kod i coś ciekawego w przykładach. Więc tak, prelekcja ma tytuł .NET Core, znaczy tytuł dłuższy był .NET Core, platforma otwarta dla każdego programisty, ale pojawiły się komentarze, czy dla programistek też, więc tak, dla programistek też jest otwarta. Zatem po co zostawiłem tytuł .NET Core? I teraz tak, kim ja na początek jestem? Nazywam się Piotr Gankiewicz, jestem w internecie w kilku miejscach, na blogu, na Twitterze, bardzo też lubię GitHuba, w sumie prawie cały kod, który trzymam aktualnie .NET Core'owy jest na GitHubie jako open source. Z kolegą też zorganizowaliśmy taki .NET Core Tour, zjechaliśmy w sumie cały kraj, mieliśmy sporo prelekcji, warsztatów właśnie na .NET Core'a. Jeżeli chodzi o samego .NET Core'a, zacząłem z nim pracować w marcu ubiegłego roku, gdy była to jeszcze wersja alfa, beta i w sumie każde kolejne wydanie nowej wersji powodowało to, że wszystko przestawało działać i się nie kompilowało. To jeszcze były te czasy. Natomiast od ubiegłych wakacji jest wersja 1.0 już stabilna. Teraz mamy wersję aktualnie 2.0 i szykuje się powoli wersja 2.1. Więc powiem ogólnie, czym jest .NET Core, a czym nie jest .NET Core. Potem przede wszystkim przejdę do przykładu w kodzie i potem jeszcze o innych ciekawostkach opowiem. W sumie na początek takie pytanie. Kto może kojarzy ogólnie... Dobra, kto zajmuje się programowaniem, czy hobbystycznie, czy zawodowo, ogólnie ma jakąś styczność? Dobra. Kto kojarzy .NET-a, C-Sharp? Okej, okay. Dobra. Kto używał albo... Kto używał .NET Core'a, bo kojarzy przynajmniej w miarę, o co w tym chodzi? Dobra, dużo osób. Okej, miałem jeszcze zadać pytanie. A dobra, zadam to pytanie. Komu się kojarzy Microsoft z taką firmą, która jest powiedzmy zamknięta, gdzie ten soft działa tylko na Windowsach i w sumie jest takie Corpo Enterprise? Kto ma taką wizję Microsoftu? No, przyznać się, ja nie pracuję dla Microsoftu. Dobra. Okej, tak się tylko składa, że używam tych technologii, ale jestem pracownikiem. Okej. No więc ja postaram się troszkę opowiedzieć o tym, że już do końca tak nie jest, się sporo pozmieniało. Więc na sam początek, czym jest .NET Core, a czym nie jest. Mamy pełnego .NET-a, powstał w 2001 roku, czyli już jest w sumie w wieku takiego domorosłego licealisty, łącznie z językiem C#. No i .NET w sumie dalej się rozwija i będzie rozwijany jako pełna platforma i w sumie cały czas można go używać tylko na Windowsie. Czy to będzie Windows, czy Windows Server, dewelopujemy na maszynach systemem Windowsa. Ale Microsoft prawdopodobnie zrozumiał, że nie tędy droga, widząc takie inne środowiska jak na przykład Java, Python czy PHP, czy cokolwiek innego, co jest po prostu otwarte i działa w sumie na każdej maszynie, czy to jest Mac, Linux czy Windows. Prawdopodobnie zrozumieli, że muszą pójść tą drogą. Nie do końca wiem, kiedy zaczęli pracę nad .NET Core'em, ale pierwsza wersja już się pojawiła, jak wspomniałem, półtora roku temu oficjalna. Wcześniej były tylko alfy, beta, bety i tego typu wersje preview. I od tej pory .NET Core nam pozwala tak naprawdę uzyskać to, czego brakowało nim do tej pory, czyli tej przenośności, czyli tej cross-platformowości. Jak widzicie, ja używam teraz Maca, mam jeszcze Linuxa, możecie pracować na Windowsach, to po prostu będzie działać wszędzie tak samo. I druga sprawa, w sumie to już wcześniej tak było z innymi technologiami Microsoftu, ale w sumie od wyjścia .NET Core'a wszystko to, co jest, jest otwarte. Czyli można sobie teraz przejść na GitHuba pod po prostu /.NET. Mamy taki twór jak .NET Foundation, tu jest cała technologia, cały język, wszystkie frameworki. Można sobie przeglądać kod, nawet robić pull requesty, jak chcecie mieć kontrybucje, więc wszystko jest otwarte i faktycznie przenośne. Więc można powiedzieć, że ten taki argument typu, nie wiem, ja na przykład używam Java, czy używam tej technologii, bo ona jest otwarta, ona działa mi też na Macu, a .NET nie działa, już trochę upadł, bo .NET Core jest w sumie już taki sam. Więc jeżeli używacie innych systemów, bądź myślicie o tym, żeby się przerzucić na inny system, to jak najbardziej będzie Wam działać poprawnie. Więc to jest pierwsza zasadnicza kwestia. Druga kwestia jest taka, że używanie .NET Core'a, czyli pisanie aplikacji w tej platformie, wymaga pobrania jednego pliku. Czyli jak sobie wpiszecie w Google po prostu .NET Core, otworzycie tutaj pierwszy link i teraz w zakładce tutaj download, tej domyślnej, wybieracie interesujący Was system operacyjny. W przypadku na przykład Windowsa pobieracie sobie pojedyncze SDK, które waży może 100 mega i od tego momentu możecie tworzyć aplikacje, budować, deployować, testować, pisać w języku C# w najnowszej wersji i macie w pełni gotowe środowisko, czyli ten SDK zainstalowany do tworzenia aplikacji. Tak jak instalujecie na przykład Java Virtual Machine czy jakieś inne środowisko do innego języka, tu jest to samo.
Więc pobieracie interesującą paczkę na dany system operacyjny i możecie zacząć pracę. Więc mamy pojedyncze takie lekkie SDK, mamy open source, mamy cross-platformowość, mamy .NET CLI, co zaraz pokażę na przykładach. Ogólnie filozofia jest taka, że teraz tak naprawdę do tworzenia aplikacji w .NET-cie nie potrzebujemy mieć Visual Studio pełnego. Znaczy w sumie nigdy nie potrzebowaliśmy, ale jednak pasowało w czymś pisać. Na ten moment wystarczy naprawdę dowolny edytor tekstowy, może być Vim, notatnik, może być coś innego, pokażę za chwilę alternatywy do Visuala. I wystarczy Wam terminal, tak? Czyli z poziomu terminala macie teraz polecenie .NET. Wpisujecie .NET build, test, run, uruchamiacie aplikację po prostu wierszem poleceń. Nic więcej nie potrzebujecie, żadnego środowiska. Tak jak w innych językach macie wiersz poleceń, macie wasz edytor tekstowy i utworzycie aplikację. Więc teraz może powiem o tym, czym jest .NET Standard. Pytanie, kto słyszał pojęcie .NET Standard? Drugie pytanie, kto rozumie, czym jest .NET Standard? Okej. Okay. Tak naprawdę okazuje się, że .NET Standard jest czymś prostym, chociaż wiąże wprowadza sporo zamieszania wśród programistów. Więc wyobraźmy sobie, jak to było do tej pory. Powiedzmy, mamy .NET Framework, czyli ten pełny, albo mamy .NET Core, albo mamy Xamarin, czy mamy aplikacje mobilne. No i wcześniej był... Było coś takiego, co się nazywało PCL, czyli Portable Class Library. Mogliśmy tworzyć sobie kod w C-Sharpie i przenosić te projekty typu właśnie Class Library, czyli tej biblioteki pomiędzy różnymi technologiami. Na przykład pisać sobie kod, właśnie bibliotekę, powiedzmy używać aplikacji konsolowej, aplikacji webowej, bądź w aplikacji na Windows Phone, który w sumie już umarł. Teraz już tak nie ma. Po prostu gdyby to było dalej do tej pory w taki sposób, no to jest problem, bo w jaki sposób pożenić sobą te wszystkie, powiedzmy, odrębne frameworki, czy tam technologie, które nadal używają wspólnego języka, tak? Czyli mamy C-Sharp, mamy też tą infrastrukturę, czyli kompilatory, środowisko uruchomieniowe, ale w jaki sposób to ze sobą połączyć. No więc stworząc jakiegoś się nazywa .NET standardem, więc teraz to wygląda tak, mamy pod spodem taki wspólny mianownik i tak naprawdę .NET standard, czyli ten piękny czerwony prostokąt, nie jest żadną technologią, on jest po prostu specyfikacją, czyli tak jak mamy na przykład ECMAScript i implementuje go język JavaScript. Tak samo możemy mieć taką analogię jak na przykład specyfikacja języka HTML i runtime'em będzie przeglądarkarz, to będzie Chrome, czyli ten Explorer. To jest taka analogia, tak? Czyli mamy teraz ten .NET standard, który mówi, jakie biblioteki systemowe, jakie API muszą zostać w tym frameworku zaimplementowane, czy to będzie właśnie Core, czy pełny .NET Framework, czy Xamarin. No i jeżeli na przykład tworzymy sobie nowy projekt typu Class Library, mówimy, opiera się na .NET standard 2.0, to wtedy wiemy, że on będzie miał zbiór do tych wszystkich API systemowych i możemy go sobie przenosić pomiędzy różnymi właśnie platformami. I to jest cała magia .NET standardu, tak? Czyli taki wspólny mianownik, sama specyfikacja dostępnych usług systemowych, innych bibliotek, nic więcej. Więc ogólnie jak tworzymy sobie biblioteki, znaczy projekty typu Class Library, to dobrze używać .NET standardu, chyba że mamy coś bardzo, bardzo specyficznego, co tylko działa na Windowsie do tej pory, czego jeszcze nie ma w .NET Core, że tak powiem, czy w standardzie, no to wtedy możemy się zdecydować na domyślny projekt, ale poza tym lepiej używać .NET standardu. I tu jest cała magia właśnie .NET standardu. Tak? Chwalili się, że przenieśli prawie wszystko przenieśli z pełnego .NET-a. Znaczy taki był goal odnośnie release'u .NET Core 2.0 i .NET Standardu 2.0, aby przenieść prawie wszystkie biblioteki, tam było minus może kilkaset jakichś metod brakowało. Ale trzeba by to sprawdzić. Wiem, że chcieli przenieść wszystko, ale jest prawie wszystko z tego, co wiem. Więc pokaźna liczba. I ogólnie też od momentu .NET Core 1.0, potem przez 1.1.2.0, największą zmianą w .NET Core 2.0 było to, że poza tym jakby dogonieniem pełnego .NET-a, czyli implementacją brakujących metod, był brak zmian. To znaczy poprzednie wersje .NET, właśnie Core 1.0, 1.1, musiały już zostać takie, jakie są. Nie mogły zostać na przykład usunięte jakieś metody, czy zmienione, aby nie było tak zwanych breaking changes. Czyli musiała być taka kompatybilność zachowana i już będzie ta kompatybilność zachowana po wsze czasy. Czyli jak są jakieś metody, to one już raczej się nie zmienią według tego, co obiecał Microsoft. Teraz tak, co możemy sobie tworzyć w .NET Core? Przede wszystkim, czego nie możemy tworzyć, może odwrócę pytanie, nie możemy tworzyć aplikacji desktopowych, czyli aplikacje typu Windows Forms, znaczy frameworki typu Windows Forms, czy Windows Presentation Foundation, gdzie mamy stricte desktop, to jest na ten moment niemożliwe. Tak naprawdę możemy tworzyć wszelkiego rodzaju aplikacje konsolowe, usługi systemowe, no i przede wszystkim aplikacje webowe, czyli mamy ASP.NET wersji Core, możemy tworzyć typowe MVC, możemy tworzyć API,
jakieś usługi i oczywiście projekty z testami, biblioteki. Jeżeli chodzi o desktop, to być może kiedyś powstanie jakiś taki cross-platformowy framework do tworzenia aplikacji desktopowych, jak to jest na przykład w Javie, czy jak to jest na przykład w Electronie w przypadku JavaScriptu. Natomiast na ten moment, jeżeli ktoś chciałby spróbować coś takiego zrobić, to jest taki projekt społecznościowy, który w sumie rozwija się całkiem pokaźnie, nazywa się Avalonia. I to podaję jako ciekawostkę, że coś takiego powstało. Więc gdyby ktoś miał chęć stworzyć sobie aplikację desktopową w .NET Core, która jest cross-platformowa, to framework o nazwie Avalonia. Osobiście go nie używałem, ale coś takiego się rozwija i jak widać idzie im całkiem nieźle. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu uderza na ten moment w tę technologię. No ale poza tym na oficjalne wsparcie Microsoftu trzeba będzie poczekać, nie wiadomo ile. Niemniej jednak .NET Core w sumie jest dedykowany tak naprawdę do aplikacji stricte webowych, czyli backendu, ponieważ podejrzewam, że większość osób tutaj jak pracuje programistycznie, to pracuje w backendzie, tak? Czy to będzie aplikacje webowe, czy jakieś usługi. Podejrzewam, że po prostu to jest szeroko pojęty backend i tak naprawdę to jest tam, gdzie .NET Core błyszczy. I może z takich ciekawostek podam, możemy sobie wpisać na przykład ASP.NET Benchmarks. Też na GitHubie jest taki projekt odnośnie testów wydajnościowych. I tutaj jak sobie zjedziemy w dół, w sumie nie da się zjechać do góry, czyli jak zjedziemy sobie, to zobaczymy, że według tych testów, oczywiście to jest plain text wysłany do serwera, czyli to nie jest jakiś JSON, tylko plain text, ale jak widzimy udało mi się osiągnąć w ostatniej wersji ASP.NET Core na przykład ponad 1 000 000 requestów na sekundę, co jest całkiem niezłym wynikiem. I przechodząc dalej w inne zestawienie frameworków, jest taka strona, się nazywa Tech Empower. I tu są benchmarki, również w sumie wszystkich serwerów z różnych technologii. Tutaj też zauważymy, że ten nasz .NET Core, wpiszmy sobie ASP.NET Core na Linuxie w postaci plain texta, prawie 2 miliony requestów na sekundę, więc jest w sumie jeden z czołowych frameworków, jeżeli chodzi o to wykorzystanie. Także naprawdę się przykładają do tego, aby on był bardzo wydajny. Co jeszcze możemy ciekawego zaobserwować odnośnie wydajności? Są też takie success story, powiedzmy. Na przykład jest takie success story od firmy Raygun, która wcześniej używała Node.js-a i nagle po zmianie na .NET Core 20 razy wzrost wydajności. Oczywiście podejrzewam, że są bardzo specyficzne przypadki. Niemniej jednak poenta jest taka, że na pewno jest wydajniejszy od typowego ASP.NET-a i ma być coraz bardziej wydajny, bo do tego zmierzają, aby był jak najbardziej wydajny, a już teraz całkiem nieźle to działa. Teraz wracając do slajdów. Wspominałem o .NET CLI-u, więc teraz tak, co możemy robić z poziomu .NET CLI-a? Możemy w sumie zrobić wszystko, co potrzebuje programista, czyli chcemy otworzyć nowe projekty, budować je, testować, oczywiście uruchamiać, jak i również wdrażać, czyli tworzyć po prostu taki typowy .NET Publish, który nam zbuduje paczkę, którą możemy sobie potem wrzucić na serwer, czy na przykład zrobić sobie paczkę nugetową, czy cokolwiek tam jeszcze innego chcemy. Więc mamy teraz jedno narzędzie, odpalamy terminal i możemy z jego poziomu po prostu utworzyć sobie całą solucję. Jeżeli chodzi o IDE, czyli dostępne środowiska programistyczne, no to nadal mamy pełnego Visual Studio, czyli największy kombajn, jaki jest do tej pory dostępny na Windowsie. Mamy Visual Studio też w wersji Macowej, troszkę bardziej okrojone, ale też działa całkiem sprawnie. Mamy kolejny bardzo ciekawy projekt, w sumie IDE, nazywa się Rider. Podejrzewam, że większość z Was kojarzy JetBrainsa, na przykład używa od nich ReSharpera. To JetBrains wpuścił swoje własne środowisko do .NET Core'a tak naprawdę. Nazywa się Rider. I co jest istotne, jest cross-platformowe, tak? Czyli to jest taki też combine, może nie taki jak Visual, ale naprawdę potężny. Ma wbudowanego ReSharpera, wszystko to, co jest od JetBrainsa najlepsze. I działa faktycznie na dowolnym systemie operacyjnym, więc również jeżeli ktoś chce mieć potężne środowisko na czymś, co nie jest Windowsem, oczywiście na Windowsie też tego można użyć, to jest taką alternatywą Rider. Jeżeli chodzi o jakieś lżejsze rzeczy, to mamy tak. Coś, czego ja używam w sumie osobiście, chociaż mam Maca, mogę używać Visual Studio, mogę Ridera, ale w sumie używam Visual Studio Code'a. Ktoś może kojarzy Code'a albo używa na przykład jakiegoś web developmentu. No właśnie, to jest bardzo wielki edytor, jeden z najbardziej popularnych na świecie. Całkiem szybki, wspiera masę różnych języków i na przykład jeżeli chodzi o Code'a, to ja po prostu mam tutaj odpalonego Code'a. Zakładka tutaj, nie widać na ekranie, to przesunę. Tutaj z lewej strony Extensions, wpisuję sobie C#. Wybieram tutaj C#, instaluję, bądź jeszcze jakieś inne widgety typu do formatowania tekstu, czy do rozszerzeń, do tworzenia nowych klas. No i mam w tym momencie taki prosty IntelliSense oparty właśnie na Visual Studio Code'zie. I ten sam IntelliSense możemy uzyskać w innych edytorach.
Tak naprawdę to jest taki projekt, który się nazywa OmniSharp i na przykład możemy sobie odpalić go w standardowym tekście, w Atomie, w Brackecie, Brackets czy nawet w Vimie. Więc mamy taki IntelliSense, który działa całkiem sprawnie i również z poziomu Visual Studio Code'a możemy debugować aplikacje .NET Core'owe. I to też działa całkiem dobrze. Więc jeżeli chodzi o środowisko bardzo lekkie, które nadal pozwala nam pracować dość efektywnie, to ja od siebie polecam Visual Studio Code'a. Jeżeli chcemy coś bardzo mocnego, no to Rider albo pełny Visual. Idźmy dalej. ASP.NET Core, bo podejrzewam, że to jest tak naprawdę najważniejsza część .NET Core'a, pomijając aplikacje konsolowe. Może pytanie na początek, kto używa ASP.NET'a w jakiejkolwiek wersji, MVC, Core'owej? Ok. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o ASP.NET Core'a, nie ma dużych zmian odnośnie tego, w jaki sposób piszemy kod, czyli powiedzmy od tego, w jaki sposób ten kod się prezentuje, to zaraz pokażę. Natomiast są spore zmiany w kontekście tej części architektury, czyli w jaki sposób teraz to żądanie trafia, jest przetwarzane i co się z nim dalej dzieje. Ale na sam początek, co nam pozwala stworzyć ASP.NET Core? Przede wszystkim aplikacje typowo takie MVC. Mamy dalej ten silnik Razora, ten template Agent Razor, możemy sobie w tym pisać widoki oraz możemy tworzyć, tak jak wcześniej, Web API. To, co się zmieniło, to mamy teraz pojedynczy kontroler, czyli nie mamy już tego kontroler i API kontroler, mamy po prostu zunifikowany pojedynczy kontroler. Czyli mamy jeden framework, w którym tworzymy sobie wszystko, co chcemy, w sensie jeden framework webowy. Jeżeli chodzi o samo przetwarzanie zapytań, to zmieniła się rzecz następująca. Możemy teraz w prosty sposób kontrolować to, co przychodzi do serwera, czyli przychodzi zapytanie HTTP, możemy się wpiąć w dowolnym momencie, jakby w ten cały potok i sobie z tym zapytaniem coś zrobić, na przykład dokonać uwierzytelnienia, autoryzacji, logowania błędów, bądź na przykład pod jakimś warunkiem w ogóle przerwać przetwarzanie tego zapytania. Więc mamy ten cały middleware i tak naprawdę cała architektura ASP.NET Core opiera się w tym middleware'ze. Jeżeli ktoś na przykład pisał coś w Node.js-ie, tam było to zrobione, też pisało się app bodajże use i się przekazywało własną funkcję, która po prostu się wpinała w ten to żądanie HTTP, można sobie było coś z nim zrobić. Tu mamy dokładnie to samo, czyli ten taki request pipeline, jak to się nazywa ładnie. Z dalszych zmian, mamy w końcu wbudowany kontener IOC, który możemy sobie domyślnie podmienić, więc jeżeli podejrzewam, znaczy nie, mam nadzieję, jeżeli większość z Was używa Dependency Injection i używa jakichś kontenerów IOC, to mamy tutaj właśnie domyślny kontener IOC, który możemy sobie zamienić na dowolnie inny, bardziej potężny. To, co jest ważne, aplikacje ASP.NET Core'owe działają teraz jako aplikacje konsolowe, czyli tak naprawdę mamy nasz program CS, mamy metodę main, odpalamy sobie aplikację i po prostu ona działa z poziomu aplikacji konsolowej, dzięki czemu możemy sobie w prosty sposób stworzyć taką aplikację webową, jak na przykład usługę systemową, tak? Bo to jest aplikacja konsolowa, w której tylko konfigurujemy, jaki serwer masz użyć, jakie konfiguracje masz załadować i co ma się stać dalej i ona się odpala i po prostu działa. Jeżeli chodzi o sam serwer, jeżeli chodzi o serwer, to teraz nie musimy używać tylko IIS-a, bo oczywiście IIS jest dedykowany dla Windowsa, możemy go używać, ale możemy też użyć sobie innych opcji. I domyślnie ASP.NET Core odpala się pod czymś takim, co się nazywa Kestrel. A Kestrel z kolei to jest obudówka. Taki serwer HTTP do odpalania aplikacji w ASP.NET Core. Więc jak sobie teraz wpisujemy polecenia .NET Run, odpalam aplikację, po spodem odpala się Kestrel, który możemy sobie potem oczywiście przepiąć na coś bardziej potężnego, no gdyż okazuje się, że jeżeli chodzi na przykład o jakieś certyfikaty SSL, czy jakieś load balancery, no to w tym tego nie zepniemy, to trzeba podpiąć na przykład pod IIS-a, czy pod Apache, czy pod Nginxa, ale, że tak powiem, jesteśmy od IIS-a domyślnie odseparowani, aby mieć tą możliwość działania cross-platformowo. I domyślnie używany jest właśnie LibUV, który jest bardzo szybki. Dalej, z ciekawostek jeszcze jest taka jedna rzecz, coś, co się nazywa Rio. I Rio się rozwija jako Registered In-Out i Registered Socket In-Out. To jest ogólnie dedykowane tylko dla Windowsa, niemniej jednak to jest taka technologia, jak wspomniałem, tylko dla Windowsa póki co, bardzo wydajna i na niej osiągnęli według benchmarków bodajże po 4 miliony requestów na sekundę. To jest chyba jeszcze w fazie prototypu, niemniej jednak jeżeli ktoś się decyduje na hosting Windowsowy, to może sobie wygooglać, czym jest Rio, może akurat znajdzie jakieś zastosowanie dla tej technologii. No i teraz może pokażę już odnośnie do DCLA, w jaki sposób możemy te aplikacje tworzyć, zaczynając od najprostszych, potem pokażę różne zmiany odnośnie do .NET Core'a i potem sobie pójdziemy jeszcze dalej, może się nawet pobawimy na koniec chwilę na przykład z wdrożeniem na jakąś wirtualkę, z użyciem Dockera, tak żeby już jeszcze bardziej namieszać. Więc teraz demo, czyli część najbardziej istotna.
Pierwsze pytanie, czy dobrze widać tekst, czy zmienić na przykład tło na jakieś białe na czarnym, bo nie wiem, jak tam widać z tyłu. OK. Więc na sam początek, dobra, mam tutaj folder, wpisuję polecenie .NET i teraz zostaje, OK. Aha, bo tu mi ucina lekko ekran, to może przesunę troszkę. Dobra. Dostaję tutaj, co, wiem, że .NET działa, czyli mogę sobie .NET version, aby się upewnić, że mam wersję 2.0. OK. Czyli mamy wersję 2.0 i co teraz mogę zrobić? Wpiszmy sobie .NET help, czyli .NET minus H. I teraz widzimy, że mamy tutaj całkiem sporo opcji, czyli ten SDK comments, mamy polecenie new, restore, run, build, publish i tak dalej. No więc po kolei z takich najważniejszych poleceń. Co możemy tutaj zrobić w tym .NET-cie? Powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć na sam początek nową aplikację. Wpisujemy polecenie .NET new. I tutaj widzimy, że mamy masę różnego rodzaju szablonów. Czyli mamy skróty, dzięki którym możemy sobie tworzyć nowe aplikacje. Przykładowo console, class library, projekt z testami. Co ciekawe, dodam, że domyślnym projektem testowym do .NET Core'a jest XUnit. Mimo tego, że Microsoft ma swój własny framework MS Test, ale przesiedli się na XUnita. Trochę tak jak ostatnio szefowie Microsoftu przejdzie się na Androida, chociażby Windows Phone. No ale widocznie tak już bywa. Mamy aplikacje webowe, MVC. Nawet dla fanów takiego full stacka mamy domyślne aplikacje pod Angulara czy Reacta. No więc stworzymy sobie teraz nową aplikację konsolową. Więc piszę polecenie .NET new console. Jeżeli zostawię to w taki sposób, dam Enter, to mi stworzy tą aplikację w aktualnym folderze i wezmie ten nazwę tego folderu jako nazwę mojego projektu. Jeżeli chcę sobie stworzyć to w innym folderze, to podaję minus N i powiedzmy, że stworzę sobie nowy folder o nazwie jakiś console app. Ta aplikacja się stworzyła. Przejdę sobie teraz do niej. I teraz tak, otworzę ją sobie z poziomu Visual Studio Code'a. Zobaczmy, co się zmieniło, bo w sumie w konsoli nic się nie zmieniło na ten moment. Ale zobaczmy tylko, jak to wygląda. Czyli open. OK. Console app. I też pytanie od razu, czy to tło jest OK, czy zrobić odwrotne jakieś biało na czarnym. Dobra. Czyli jak widzimy, jeżeli chodzi o aplikację konsolową, nic się nie zmieniło. Dalej mamy program, dalej mamy metodę WriteLine. To, co jest istotne, to mamy takiego, co jest projem. Wcześniej był taki ładny pliczek, nazywał się Project.json. Był troszkę podobny do package.jsona znanego na przykład z Node.js-a. Niemniej jednak Project.json umarł śmiercią tragiczną, ponieważ okazało się, że większość firm używa dalej MS Builda, używa tych XML-i, w których są napisane struktury projektów i solucji. No i żeby zachować tą integrację, Project.json wyleciał i powstał, jakby wrócił w wielkiej chwale XML w postaci CS Proja tym razem. Troszkę bardziej okrojony, troszkę bardziej czytelny. Więc sam CS Pro w prostej wersji wygląda tak. Mamy nasz SDK, którego używamy, czyli mówimy, że tam .NET SDK. Mamy typ aplikacji. W tym przypadku mówimy, że to jest .NET Core App 2.0. Gdyby to był .NET Class Library, to mielibyśmy tutaj .NET Standard 2.0. Więc .NET Core App to jest aplikacja uruchomieniowa, .NET Standard to byłaby aplikacja typu Class Library na przykład. No i teraz, jeżeli chcę to uruchomić, to mogę wpisać polecenie .NET Run, więc teraz z terminala sobie wpiszę .NET Run. Aplikacja się odpali, wypuluje Hello World'a i skończy swoje działanie. Więc poleceniem .NET Run sobie odpalam aplikację. Jeżeli chciałbym na przykład dodać jakąś paczkę do tej aplikacji, to mam takie polecenie, które się nazywa .NET Add. I teraz mogę wpisać package i nazwę interesującej mnie paczki. Powiedzmy paczka o nazwie, mam taką paczkę jakąś, która robi jakąś minifikację, nieistotne. Czyli mamy teraz polecenie na przykład .NET Add Package, którym dajemy sobie paczki do solucji. Czyli nie musimy używać żadnego Nuget Managera. Możemy z poziomu właśnie .NET CLI-a dodawać paczki, dodawać solucje, dodawać referencje pomiędzy projektami i tak dalej. Więc naprawdę możemy wszystko zrobić z poziomu terminala, co jest czasami dużo bardziej wygodne. I jak teraz sobie dodałem paczkę, to w CS Proju okazuje się, że tutaj pojawił się nowy wpis i widzimy wpis o nazwie Package Reference, include, czyli nazwa paczki, no i aktualna wersja. Analogicznie miałbym tutaj poniżej Project Reference, gdybym na przykład dodał referencję do projektu na dysku, miałbym ścieżkę do CS Proja i miałbym, no i w sumie tyle. I wtedy miałbym referencję do projektu na dysku. Więc w taki sposób możemy sobie definiować prosto paczki wymagane przez nas projekt, paczki nuggetowe oraz projekty. Jeżeli chodzi o pobieranie paczek, czy tam aktualizację referencji na dysku do projektów, to mamy polecenie, które się nazywa .NET Restore. I .NET Restore służy do tego, aby te paczki pobierać z serwera.
Teraz pobiera domyślnie z Nugeta oficjalnego, ale załóżmy, że tworzymy sobie jakieś własne paczki, powiedzmy używając Nugeta bądź jakiegoś własnego feeda nugetowego, to może wać polecenie .NET Restore z myślnikiem --source, podać URL naszego własnego feeda, a wtedy poszuka również paczek na naszym własnym Nugecie, jeżeli mamy taką potrzebę. OK, .NET Build kompiluje naszą aplikację, natomiast .NET Run tak naprawdę pod spodem zrobi builda, jeżeli widzi, że builda jeszcze nie było, bądź że są jakieś zmiany, on za nas tego builda wykona. Tak samo .NET Run od wersji 2.0 wykona za nas polecenie restore, aby pobrać paczki, jeżeli one jeszcze nie istnieją. Więc taka jest filozofia, powiedzmy, operowania .NET CLI na samym początku. Teraz przejdźmy do kolejnego przykładu, zanim przejdziemy do weba. To jeszcze przykład z aplikacjami odnośnie testów. Więc ja sobie teraz to usunę. OK. Zrobię sobie nową aplikację testową, czyli wpisuję .NET New. Interesują mnie testy we frameworku XUnit, czyli New XUnit, -n, powiedzmy, test app. OK, stworzyłem aplikację, przechodzę do tego folderu. No i teraz sobie otworzę z poziomu coda znowu. I napiszę sobie jakiś prosty test, aby pokazać, w jaki sposób można testować aplikację w .NET Core. Czyli mamy domyślnie tutaj unit test 1, ponieważ to jest XUnit, mamy tutaj ten atrybut fact, który oznacza, że dana metoda jest metodą do przetestowania. No i zrobimy sobie jakąś prostą asercję typu assert. Jak widzimy, mamy IntelliSense'a w naszym Visual Studio Code. Niech to będzie assert.true is true, czyli true. O, okay, tak. No i teraz, w jaki sposób testować aplikację w .NET Core? Mamy polecenie o nazwie .NET test. I ono zwraca nam na wyjściu prawda albo fałsz, pokazuje, co się przetestowało, pokazuje, gdzie były jakieś błędy, jeżeli błędy się pojawiły. Dzięki czemu, jak widać, możemy potem w prosty sposób, używając .NET testa, wpiąć sobie na przykład proces kompilowania, testowania i wdrażania aplikacji, na przykład w jakiś build server, który za nas wykona po prostu kilka poleceń, używając na przykład skryptu w Bashu czy w PowerShellu i odpali ten cały taki nasz flow. Bo mamy taki właśnie prosty i zgrabny CLI. Więc to jest w sumie jedna z takich najważniejszych zalet .NET Core'a i tego .NET CLI'a. OK, kolejny projekt, troszkę bardziej ciekawy, przy którym zatrzymamy się na dłużej, czyli aplikacje webowe. Więc to sobie znowu usunę. I teraz stworzymy sobie nową aplikację typu MVC. Czyli wpiszę tak, .NET New MVC i podajmy nazwę My MVC. Ona trwa chwilkę dłużej. OK, stworzyła się. Odpalmy ją sobie. Czyli znowu polecamy .NET Run. I teraz domyślnie na porcie 5000, który możemy sobie kontrolować, to pokażę. Odpali się nasza aplikacja webowa, bazując na domyślnym szablonie aplikacji typu MVC. Czyli mogę sobie teraz przejść pod localhost 5000. I mam teraz piękną aplikację właśnie MVC w oparciu o Razora, w oparciu o kontrolery, czyli coś, co podejrzewam większość z nas dobrre zna, choćby ze starego ASP.NET MVC. Więc w taki sposób mogę sobie stworzyć aplikację MVC. Odnośnie samego MVC tam jest jeszcze masa różnych opcji. Możemy na przykład tworzyć aplikację, która ma domyślnie wbudowane uwierzchnianie, czy jak widzieliście na przykład wspiera Angulara bądź Reacta, ale najprostszy szablon jest po prostu .NET New MVC. Mamy aplikację w Razorze, możemy teraz ją sobie dowolnie rozbudować. Więc zobaczmy może, co się zmieniło od strony samej aplikacji. Więc otworzę sobie znowu z poziomu code'a teraz całą solucję. OK, to sobie zwinę. I teraz tak, jak widzimy w naszym CS Proju, mamy teraz również .NET Core App 2.0. Tutaj mamy taką referencję do czegoś, co się nazywa ASP.NET Core All. I tak naprawdę ASP.NET Core All tworzy nam pod spodem tak jakby ukrytą referencję do wszystkich paczek, które są dostępne z poziomu biblioteki ASP.NET Core. Czy to będzie uwierzchnianie, czy Indie Framework, czy cokolwiek innego. On tylko mówi, masz teraz do nich dostęp i ja zakładam, że one są dostępne na swoim systemie operacyjnym. I na przykład nie musimy sobie po kolei tak pisywać 10 różnych czy 20 różnych paczek typu ASP.NET Core.cookies, ASP.NET Core.authentication i tak dalej. Więc to jest to, co się zmieniło w CS Proju w aplikacji webowej. I teraz sobie przejdźmy dalej do rzeczy najciekawszych, czyli zobaczmy najpierw nasz program CS. W program CS-ie
jak widzimy, mamy dalej metodę main, czyli nasza aplikacja BOWA odpala się z poziomu konsoli. Niemniej jednak mamy poniżej coś takiego, co się nazywa webhostem. I tutaj w tym webhoście mamy coś, co się zwie Create Default Builder. Więc jak można zauważyć, czy domyślić, nasz default builder będzie czymś, co pod spodem wywoła masę różnych metod i został nazwany defaultem, abyśmy tego nie musieli robić sami. Wcześniej w poprzednich wersjach było to w taki sposób, że oczywiście możemy to sobie dowolnie zmodyfikować. No i zobaczmy, co możemy z poziomu tego Create Default Buildera zmienić. Powiedzmy, że stworzyłbym sobie teraz to sam, tak jak to robiło się wcześniej, co oczywiście nadal można robić. Więc stworzę sobie jakiś nowy builder, niech to będzie New Webhost Builder. I w tym builderze mam różne ciekawe opcje. Na przykład mogę powiedzieć Use IIS Integration, Use Kestrel, używaj opcji, użyj środowiska, zintegruj się z Azurem i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj nam dostarczają coś, co pozwala nam dokonać wstępnej konfiguracji jakby naszego serwera. Następnie można to jeszcze bardziej rozszerzyć, wchodząc w te poszczególne metody, powiedzieć z jakiego miejsca mają sobie załadowane ustawienia aplikacji, jak ma być użyty kontener IOC i tak dalej. Natomiast, aby nie robić tego samemu, co oczywiście można zrobić w taki oto sposób, Microsoft zrobił po prostu taką metodę pomocniczą, która nam tworzy ten domyślny builder i odpala naszą aplikację, czyli pod jakby robi za nas ten cały setup, który możemy sobie oczywiście zmodyfikować. Więc to jest ta część związana z samą prekonfiguracją serwera i tej naszej aplikacji. No i teraz przejdźmy dalej do rzeczy najciekawszej, czyli w sumie do naszego startup CS-a. Jeżeli ktoś pisał wcześniej aplikację w ASP.NET MVC i tam było coś takiego, co się nazywało, również custom startup, tam się tworzyło taki atrybut na górze Assembly type się podawało, był jakiś all-in, startup i tak dalej. Ogólnie chodziło o stworzenie takiego bootstrappera, który ładuje całą aplikację. To było w poprzedniej wersji MVC dostępne. I teraz mamy to domyślnie stworzone, nie musimy dawać żadnych atrybutów, żadnych magicznych metod. Mamy po prostu startup, którego zdaniem jest zbootstrapowanie naszej aplikacji, krótko mówiąc. Więc po kolei coś tutaj dzieje. Na sam początek możemy sobie załadować naszą konfigurację, co pokażę zaraz na przykładach, gdyż nasze web konfigi wleciały i teraz mamy w miejsce konfiguracji ładne pliki w postaci JSON-a. Poniżej, mając już konfigurację, mamy dwie istotne metody. Pierwsza metoda się nazywa Configure Services. Dostaje na wejście taki interfejs. I jak wspomniałem, ASP.NET Core posiada teraz domyślny kontener IOC. Więc z poziomu tego Services mamy w sumie, poza masą metod rozszerzających, mamy trzy istotne metody. Czyli możemy powiedzieć tak. Services, add, scoped. I wtedy będziemy mieli rejestrację naszego interfejsu per request HTTP. Możemy sobie stworzyć add transient, czyli będziemy za każdym razem tworzyć nowy obiekt, oraz add singleton. Czyli mamy kontener IOC, który dostarcza trzy takie najważniejsze metody, czyli obiekt per żądanie, obiekt nowy za każdym razem, bądź tworzymy sobie singleton. I z tego poziomu możemy sobie rejestrować nasze komponenty, ale jak wspomniałem, możemy sobie tą metodę tak naprawdę podstawić na dowolnie inny kontener, na przykład ja używam Autopacka czy Structured Mapa, po prostu instalujemy bibliotekę, zwracamy jakiś provider i to nam działa. Czyli mamy teraz faktycznie framework, mamy IOC kontener, który jest domyślnie zbudowany, więc w teorii nie musimy instalować własnego, ale jeżeli mamy taką potrzebę, możemy go w bardzo prosty sposób napisać. I to tutaj widać, czyli te wszystkie metody, których jest cała masa, zobaczmy, add na przykład entity framework, czy add scores, czy add authentication, to są naprawdę metody rozszerzające, czyli po prostu jakbyśmy sobie zobaczyli wewnątrz biblioteki, to jest metoda, która bierze ten kontener IOC i po prostu rejestruje wszystkie potrzebne komponenty, aby na przykład MVSIM czy uwierzytelnianie w aplikacji mogło zostać wykorzystane. Tak, to jest cała magia. I druga metoda, która jest ciekawsza, czyli metoda configure, ona już odpowiada za to, co się będzie z naszą aplikacją działo, czyli jak przyjdzie sobie żądanie do serwera, co się ma z nim stać po kolei. I tutaj już kolejność jest ważna. I ogólnie na samym końcu raczej dajemy use MVC, gdyż use MVC pochłonie już nasze żądanie i zwróci na przykład jakiś response serwera. Natomiast co się dzieje wcześniej, już możemy sobie kontrolować sami. Na przykład tu mówimy tak, use static files. I co nam ta metoda zrobi? No jeżeli tą metodę sobie wykomentujemy, to wtedy na przykład nie będziemy mogli zwrócić serwera niczego, co jest w tym folderze www.root. Bo domyślnie jest taka konwencja, że teraz to, co jest w folderze www.root, może być zwrócone przez serwer na przykład w postaci JavaScriptu, czy jakichś tam asetów, obrazków, czegokolwiek. Natomiast jeżeli sobie to wykomentujemy, to na przykład nie dostajemy serwera już tego folderu. Możemy sobie tutaj również dodać na przykład app.useAuthentication, czy useFacebookAuthentication, czy useCaching, useSession, cokolwiek. Tutaj kontrolujemy to, co nasz serwer jakby udostępnia, tak? Czyli można używać sesji, można używać cache'owania,
po prostu piszemy app.use, coś tam i mamy do tego dostęp. Możemy sobie oczywiście większość tych metod na własny sposób skonfigurować, więc jak widzimy, mamy z miejsca już budowaną masę ciekawych komponentów. I tak jak wspomniałem, możemy sobie oczywiście tworzyć samodzielnie takie rozszerzenia i to jest naprawdę bardzo proste. Zobaczmy sobie taki przykład. Powiedzmy, że chciałbym sobie stworzyć proste rozszerzenie na zasadzie ktoś wysyła żonę do serwera i je na przykład wyświetlam w postaci jakiegoś logera w konsoli, co to jest za zapytanie, tak? Czyli na przykład ścieżka slash users i ja to loguję w konsoli. Mogę zrobić po prostu tak, app.use, ponieważ to będzie asynchroniczne, to podaję async i następnie mam tutaj taką lambdę, która przyjmuje dwa parametry, czyli mój kontekst, HTTP, w którym aktualnie się znajduję, oraz next, czyli jakby kolejne żądania. No i teraz zróbmy sobie tak. Tak. Zamknę tutaj nawias. I zobaczmy. Mogę sobie wpisać na przykład kontekst. No i tutaj mam całą moją klasę, która znana jest dobrze z MVC klasycznego, czyli ten mój HTTP kontekst. Mogę tutaj sprawdzić wszystko. Przez headery, przez ciało naszego żądania, przez cokolwiek, co potrzebuję, mogę tutaj na przykład sprawdzić. Powiedzmy, że zrobię coś bardzo prostego, czyli zrobię tylko tyle. Console WriteLine, czyli console.WriteLine, powiedzmy path, wypiszę moją ścieżkę aktualną, czyli będzie path. I teraz wyciągnę z mojego kontekstu context.request.path. OK. No i teraz, jeżeli to sobie odpalę w taki sposób, czyli zrobię mojego .NET Runa jeszcze raz. Tak. I sobie odpalę, odświeżę powiedzmy tę stronę, to zobaczę, że ścieżka zwrócona jest OK. Pusta, bo nigdzie nie wszedłem. Mógłbym sobie przejść powiedzmy przed slash about, to zwrócona ścieżka slash about. Natomiast strona jest pusta. Dlaczego tak się stało? Jak wspomniałem, mamy pełną kontrolę nad tym, co się z żądaniem tutaj dzieje, a w tym miejscu po prostu zablokowałem jakby dalszy przepływ tego żądania. Więc jeżeli chcę puścić żądanie dalej, to wpisuję tylko await, next, no i sobie żądanie idzie dalej. Więc w taki sposób można się wścikiwać ten cały pipeline, sobie kontrolować, co się z żądaniem dzieje, jakoś je walidować, dawać obsługę błędów i robić tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, na przykład jakieś atrybuty, czy cokolwiek tam było wcześniej w ASP.NET MVC, naprawdę w sumie wszystko zostało przeniesione i jest bardzo podobne do tego, co było wcześniej, więc jak ktoś skopisał w ASP.NET MVC, to będzie się czuł naprawdę jak w domu z tym kodem ASP.NET Core'owy. Jeżeli chodzi o kontrolery, to jedna istotna zmiana jest taka, że nie mamy teraz tego podziału na API controller, typowy kontroler MVC, mamy po prostu pojedynczy kontroler, zobaczymy, mamy kontroler, nic więcej, możemy sobie zwracać widoki, możemy sobie zwracać na przykład z niego od razu JSONy, czy na przykład kody HTTP, powiedzmy accepted, bad request, not found, takie metody pomocnicze, więc mamy po prostu pojedynczy kontroler, z którego możemy zwracać cokolwiek chcemy. Jeżeli chodzi o typ zwracany, to oczywiście możemy tutaj powiedzieć return string bądź return int, ale domyślnie powinniśmy zwracać ten iAction result, który nam opakowuje tą odpowiedź HTTP w taki właśnie, pozwala nam prościej przekazać kod żądania HTTP, dodać do responsa na przykład jakieś jego ciało, i pozwala również prościej testować, ponieważ to jest interfejs, możemy w prosty sposób sobie teraz stworzyć jakiś, powiedzmy, test jednostkowy do naszych aplikacji właśnie ASP.NET Core'owych, bo mamy interfejs, możemy go zamykować, sobie odpalić testy. Więc ogólnie powinniśmy w większości metod zwracać na iAction result, który opakowuje to, co nasz serwer powinien zwrócić, to będzie JSON, XML, plik, czy po prostu na przykład pusty string. Przejdźmy może teraz dalej. Więc mam tą aplikację MVC. Ja ją sobie teraz ubiję i stworzę sobie aplikację typu Web API. Czyli zróbmy tak. Usuńmy. My MVC. Stworzę sobie nową aplikację. Tym razem .NET New Web API. Minus N moje API. OK, przejdę sobie do mojego API, my API i sobie otworzę jeszcze raz z poziomu coda. OK.
I teraz pokażę na przykładach jeszcze, co możemy zrobić, czy z kontrolerem, czy na przykład z tymi naszymi ustawieniami. Więc może zacznijmy od ustawień. Jak wspomniałem, mamy teraz tutaj na wejściu do startupu taki ładny interfejs iConfiguration. Naprawdę iConfiguration to, co robi, to ładuje nam nasze ustawienia, domyślnie z plików JSON-owych i pozwala nam w bardzo prosty sposób zmapować sobie te ustawienia na przykład na jakieś własne klasy. Tu mamy domyślne ustawienia na jakiegoś logera Microsoftowego. Natomiast powiedzmy, że chcemy sobie stworzyć własną klasę z własnymi ustawieniami aplikacji i potem na przykład w zależności od tego, czy to środowisko deweloperskie, testowe czy produkcyjne, przełącza się pomiędzy różnymi ustawieniami. No więc zróbmy sobie tak. Stwórzmy sobie powiedzmy nową klasę. Nazwijmy ją, niech to będzie my powiedzmy settings albo my options. Nomenklatura jest bez znaczenia. Powiedzmy, że nasza klasa z ustawieniami będzie miała jakiś pojedynczy string, który będzie nazywał message. I teraz co musimy zrobić, to tak. Po pierwsze, widzimy, mamy te upsettingsy, więc dajmy sobie pierwsza rzecz. Dajmy sobie nowy tutaj obiekt JSON-owy, czyli taki podobiekt powiedzmy. No i niech on ma ten property o nazwie message. To jest istotne, aby nazwy były te same, bo to się potem mapuje bezpośrednio z JSON-a na naszą klasę. Czyli niech to będzie message. Powiedzmy, niech to będzie hello. No i teraz załóżmy, że mamy inne środowisko, czyli jak widzimy, mamy tutaj plik development JSON, więc weźmy go sobie tutaj również przekopiujmy i wróćmy go do tego developmentu i zmieńmy tutaj na hello from, powiedzmy, dev. Jako inne środowisko, czyli powiedzmy zupełnie inna wartość naszych ustawień. Oczywiście możemy sobie tworzyć takich upstreamsów dużo więcej, production, testing, cokolwiek, ale nie musimy się już teraz babrać z tymi webconfigami, tworzyć jakieś transformacje XML-owe. Mamy tutaj ładne upsettingsy, które się automatycznie postawią w zależności od tego, jaki to jest typ środowiska. I teraz w jaki sposób możemy się do nich dobrać? Na sam początek musimy sobie zarejestrować, czyli tutaj najczęściej w tym Configure Services mówimy naszemu kontenerowi IOC coś takiego. Services.configure, czyli skonfiguruj dla mnie moje settingsy, czyli my options, takie coś. I mówimy mu z mojej konfiguracji, która jeszcze na tutaj, czyli mam dostęp do tego całego mojego JSON-a, konfiguracja.getSection, czyli pobierz sekcję, a naszą sekcję nazwać po prostu my. I on w tym momencie skonfiguruje sobie nasze opcje i zbinduje te nasze dane JSON-a, przypisze do naszej klasy. I teraz w jaki sposób możemy się do nich odwołać? Mamy powiedzmy tutaj nasz values controller, czyli domyślnie taki kontroler tworzony z szablonu Web API. Możemy sobie stworzyć konstruktor. I teraz w tym konstruktorze wszykujemy sobie nasze opcje, które musimy opakować interfejsem iOptions, czyli niech to będzie iOptions od typu myOptions, w taki oto sposób. Nazwijmy to options. I teraz te nasze opcje bierzemy sobie powiedzmy tutaj. No i załóżmy, że nasza operacja dla HTTP geta zwróci nam tutaj wiadomość. Czyli nie będzie return value, tylko będzie return options. Options.value.message. I jak widzimy odnośnie samych kontrolerów, to dalej mamy te same atrybuty, czyli mamy atrybut HTTP get post, który możemy sobie przekazywać w ścieżkach parametry, dodawać nazwy naszych endpointów i tak dalej. Tutaj w sumie się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o ten tak zwany routing w naszych kontrolerach, więc tu jest wszystko po staremu. I teraz, jeżeli sobie odpalimy tę aplikację i przejdziemy pod ten endpoint, czyli API values jakiś tam 1 bądź 10, powinniśmy dostać naszą wiadomość, więc sobie odpalimy naszą aplikację, czyli wpisujemy .NET run. I teraz zróbmy tak, localhost 5000 / API / values 1 i dostaję teraz wiadomość hello. No i w jaki sposób pójdzie mojej aplikacji? Ja jestem na środowisku development bądź production, chcę sobie załadować inne ustawienia. W bardzo prosty sposób możemy to kontrolować na przykład za pomocą zmiennych środowiskowych. Czyli czy to będzie Windows, czy będzie inny system, ustawiamy zmienną środowiskową, możemy nawet z poziomu samego terminala ustawić, żeby działało tylko per aplikacja i mówimy, żeby wczytał na przykład ustawienia dla tej zmiany środowiskowej. Czyli zróbmy tak, w przypadku Maca to jest export i wpisuję teraz ASP.NET Core Environment równa się development. Odpalam teraz aplikację jeszcze raz. I jak sobie teraz odświeżę, no to zobaczę hello from dev, czyli za pomocą zmiennych środowiskowych kontroluję, na jakim jestem środowisku. Czyli możemy sobie wyobrazić, że wdrażamy aplikację na serwer, ustawiamy odpowiednie zmiany, ładujemy odpowiednie konfiguracje, tak? Taki prosty przykład użycia.
Za pomocą tych zmiennych możemy również kontrolować masę innych rzeczy. Na przykład możemy sobie kontrolować za pomocą zmiennej środowiskowej, która się nazywa ASP.NET Core URLs. Powiedzmy ustawić ją na http://6000 i wtedy nasza aplikacja uruchomi się na porcie 6000 przykładowo. I mamy jeszcze również inne zmienne, którymi możemy kontrolować to, co nasza aplikacja powinna sobie skonfigurować na sam początek, w jaki sposób uruchomić, jakie środowisko załadować i tak dalej. Nie musimy się bawić w jakieś ustawienia systemowe, czy jakieś settings ładować w własny sposób. Mamy teraz zrobione właśnie w taki sposób, typowo za pomocą zmiennych środowiskowych dla danego systemu operacyjnego, który jest oczywiście uniwersalny i przenośny. OK, idźmy sobie dalej. Czyli mamy te nasze settingsy. Jeszcze z ciekawostą odnośnie samych settingsów. Jak odpalę sobie tę aplikację jeszcze raz, .NET Runem, to teraz tak naprawdę mogę sobie te settingsy tutaj kontrolować w czasie rzeczywistym, że tak powiem. Czyli zobaczmy, mam tutaj te moje app settingsy dla developmentu w tym przypadku. I powiedzmy, że tworzę sobie jakąś witrynę. Jeszcze raz. Dostaję mojego deva. Powiedzmy, że tutaj sobie zmienię, że chcę logować za każdym razem dla trybu debug. OK, zróbmy tak. Skopiujmy sobie, o właśnie, konsolę sobie przekażmy. Zróbmy tak. No w ogóle skopiuję to całe. Skopiuję tutaj mój logger. Odpalę to jeszcze raz. Ale ogólnie filozofia jest taka, że możemy teraz sobie nawet te zmienne aplikacji domyślnie, że powiem, zmieniać w trakcie działania aplikacji i one będą się u nas podstawiały, tak? Spróbujmy jeszcze raz, czyli mam teraz warning, więc dziś nie zaloguję, jeżeli nie będę miał jakiegoś wyjątku. Zróbmy tutaj domyślnie debug. No już ładnie loguję. Teraz sobie powiem znowu cofnę na warning i się nie loguje. Więc jak widzimy te ustawienia aplikacji, możemy sobie zmieniać w upstinkach w czasie rzeczywistym i one się będą oczywiście podstawiać nowe wartości. Więc też taki w sumie dość przydatny patent. OK, mamy tę naszą aplikację ASP.NET Core Web API, mamy tu nasze MVC. Wspomniałem również o testach. Widzieliście prosty projekt z testami, czyli oczywiście wybieracie framework, to będzie XUnit, NUnit, cokolwiek innego. Instalujecie jakieś biblioteki do mockowania czy do asercji, to wszystko działa. To, co jest ciekawe, ASP.NET Core nam pozwala teraz również stworzyć testy integracyjne w dużo prostszy sposób. I tutaj może też pokażę na takim przykładzie z życia wziętym. Czyli zróbmy tak. Otworzę sobie tutaj jeden z takich projektów. I teraz będę miał testy takie end-to-end, powiedzmy. Test. Controller. OK, tylko to znajdę. Testy. A dobra, to muszę wyjść folder wyżej jeszcze. Czyli mam teraz moje testy. I teraz mamy coś takiego w ASP.NET Core, co się nazywa test server. Zrobimy sobie taką bibliotekę, która się nazywa, zobaczmy, ona się nazywa ASP.NET Core Test Host. Instalujemy ją sobie i możemy pisać testy integracyjne, czyli test, który faktycznie odpali naszą aplikację webową, wykona żądanie HTTP i nam zwróci jakiś rezultat. Tak? Czyli nie musimy na przykład tworzyć osobnego środowiska testowego, tylko możemy sobie w pamięci jakby odpalić całą aplikację i zrobić taki test integracyjny, czyli end-to-end. Więc instalujemy tę bibliotekę ASP.NET Core Test Host i następnie tworzymy sobie prosty test, taki sztandarowy z dokumentacji, który polega na tym. Tworzymy sobie nasz test serwer. Tutaj możemy sobie nawet stworzyć własną konfigurację do tego buildera, który pokazywałem z poziomu tej klasy programs jest. Przekazujemy nasz startup, czyli jakby ten startup do naszej aplikacji webowej, który ma być uruchomiony jako aplikacja do testowania. I następnie z poziomu tego testowego serwera tworzymy sobie nasz klient HTTP, który będziemy wykonywać do niego żądania. I następnie mam akurat prosty test, tworzę sobie nowego JSON-a, przekazuję jakiś tam username i hasło, bo akurat testuję metodę do tworzenia użytkownika, tworzę wykorzystanie HTTP, test się odpala i tworzę sobie asercję,
czy jest poprawny status code, czy dostałem odpowiedni token, czy wszystko się zgadza. Więc z poziomu ASP.NET Core możemy sobie też w prosty sposób tworzyć takie testy integracyjne poza testami jednostkowymi, bo mamy teraz do tego też odpowiednią bibliotekę. Więc to też jest dość przyjemne. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe testy, to w sumie już nic więcej nie zrobimy, czyli unit testy, testy integracyjne. I oczywiście takie najbardziej, powiedzmy, rzeczywiste testy integracyjne to będzie dalej stworzenie sobie własnego środowiska i wykonywanie tych zapytań po prostu na działającym środowisku, niekoniecznie w pamięci jak z poziomu test serwera. Niemniej jednak, jeżeli chcemy uprościć development i mieć coś, co działa szybko i się testuje, możemy użyć tego test serwera właśnie w taki oto dość prosty sposób. Podobnie ma się sprawa z NT frameworkiem, chociaż osobiście, znaczy ja aktualnie nie używam za bardzo baz typu SQL Server, natomiast jeżeli ktoś z Was używa NT frameworka w .NET pełnym, to lepiej niech przy nim zostanie, bo w .NET Core w wersji 2.0 dalej nie jest wspierany group by i lazy loading. Podobno ma to być wspierane w wersji 2.1, więc trzeba poczekać. Niestety NT Framework Core jest na ten moment dość ułomny. Jest szansa, że w kolejnej wersji już będzie group by wspierany, więc na ten moment chyba lepiej użyć powiedzmy Dappera bądź czegoś innego, albo w ogóle przerzucić na inny typ bazy. Także z NT Framework Core'em warto się na ten moment wtrzymać. Chyba że ktoś robi proste selekty bez group by'a, no to jak najbardziej można działać. Dobra, to przejdźmy sobie może dalej do ciekawszych rzeczy. Naprawdę to nam oferuje .NET Core sam w sobie, poza tym, że możemy tworzyć aplikacje ASP.NET Core'owe, że mamy to MVC, że w sumie wszystko jest podobne. Oferuje nam jakby całkiem nowe środowisko do wdrażania naszych aplikacji. Między innymi dzięki temu, że możemy sobie teraz korzystać z kontenerów, czyli na przykład z Dockera. Pytanie, kto używał Dockera albo kojarzy, czym jest Docker? Dużo osób. Więc powiem tyle, że na przykład jak do tej pory musieliśmy tworzyć powiedzmy wirtualne maszyny, bądź używać rozwiązań typu jakiś Vagrant i tak dalej, ale powiedzmy, że mamy wirtualną maszynę, gdzie mamy całą naszą aplikację, czyli od nowa stawiamy wirtualną maszynę na jakimś serwerze, butuje się nasz cały Windows czy Linux i wszystko trwa sporo czasu, jest pamięciożerne i tak dalej, no to mamy inną opcję tworzenia aplikacji, że powiem wdrażania aplikacji, tworzymy sobie tak zwany kontener, czyli mamy taką, kontenery ogólnie są konceptem bardzo starym, mają już dobre kilkadziesiąt lat, ale naprawdę Docker powiedzmy najbardziej się przebił i skomercjalizował ten kontenerów. Czyli mamy coś takiego jak Docker, za pomocą Dockera możemy sobie powiedzieć, chcę teraz stworzyć obraz mojej aplikacji, czyli powiedzmy mamy kod na GitHubie, tam również mamy takie repozytorium, gdzie ładujemy ten nasz obraz aplikacji, czyli powiedzmy aplikacji webowej, czy to będzie baza danych, czy jakiś Redis do cache'owania, cokolwiek. Tworzymy sobie taką paczkę i teraz możemy powiedzieć, że chcę tą paczkę odpalić w tym kontenerze. I odpalamy ją w naszym aktualnym systemie operacyjnym i ta paczka, czyli ten obraz odpalony w kontenerze po prostu sobie działa niezależnie od całego systemu, niezależnie od innych obrazów, ma swoje własne środowisko i oczywiście te kontenery mogą się pomiędzy sobą komunikować za pomocą sieci. I między innymi to nam umożliwia Docker, że to jest bardzo szybki proces, kontenery są odpalane w ciągu powiedzmy kilku sekund. Można sobie łatwo robić wdrożenia pomiędzy różnymi serwerami, różnymi systemami operacyjnymi, ponieważ mamy po prostu paczkę z aplikacją, która działa niezależnie od systemu operacyjnego. I teraz pokażę, w jaki sposób możemy taką prostą aplikację właśnie z poziomu na przykład .NET Core'a, czyli ASP.NET Core'a, wrzucić do Dockera, odpalić sobie lokalnie i potem w jaki sposób możemy jakaś wdrożyć na serwer i mieć własną wirtualną maszynę z naszą aplikacją ASP.NET Core'ową działającą w sieci, w sumie za pomocą kilku komend. Więc zacznijmy od początku. Mam też gotowy projekt, aby nie pisać kilku linii kodu, więc sobie przejdę tylko jeden folder wyżej. Open. OK. Czyli tak, mam aplikację o nazwie MyApp. Aplikacja o nazwie MyApp jest bardzo trywialna. Jedyne co ona robi, to tak naprawdę ma kontroler, w którym mogę sobie przekazać message i teraz na ekranie wyświetli się ten message. Czyli jak sobie to odpalę, czyli przejdźmy do MyAppa. MyApp. .NET Run. Jak to się teraz włączy, to mogę sobie wpisać local host 5000, dostaję takie coś, a jak sobie podam parametr message, na przykład hello, to się dopisuje hello, czyli mam jakiś bardzo prosty kontroler z endpointem, który mi zwraca moją wiadomość. Teraz w jaki sposób mogę sobie to opakować Dockerem? Chcę to uruchomić z poziomu na przykład kontenera i potem wdrożyć na jakiś serwer za pomocą kilku poleceń. Zamiast tworzyć powiedzmy paczkę lokalnie, robić zipa, wdrażać na serwer, potem znowu robić kolejnego zipa, aktualizować i tak dalej. Oczywiście można coś takiego zrobić, można tak sobie wrzucać nasze paczki, zipując je, jak się to robiło dawnymi czasy, przez FTP-a wdrażać. Jeżeli chcemy tak robić, to wpisujemy polecenie .NET publish,
które nam robi lokalny publish naszej aplikacji i wtedy ją sobie odpalamy, możemy wrzucać na dowolny serwer i to wszystko działa, ale możemy to również zrobić, powiedzmy, sprytnie, jak z poziomu Dockera. Więc tak, pierwsza sprawa jest taka, że musimy mieć takiego, co się nazywa Dockerfilem. Możemy mieć ich dużo, możemy podać, jaki Dockerfile chcemy użyć. Służyłem tutaj taki domyślny Dockerfile. No i Dockerfile jest dość prosty. Znaczy oczywiście ma poleceń dużo więcej, ale to jest taki najbardziej standardowy przykład, który działa. Na sam początek mówimy, chcę użyć wersji .NET Core 2.0 stricte runtime, czyli nie całego SDK, czyli tylko tej wersji, która nam pozwala odpalać aplikację. Ja chciałbym zobaczyć, gdzie to w ogóle siedzi teraz w internecie, to wchodzę sobie na coś takiego, co się nazywa Docker Hubem. To jest taki rejestr dla naszych obrazów dockerowych. Wpisuję sobie tutaj w moim Docker Hubie na przykład Microsoft. Czyli otwórzmy sobie naszego huba, wpiszmy sobie powiedzmy tutaj Microsoft. I zobaczymy, że Microsoft ma swoje obrazy dockerowe, na przykład ma obraz dla .NET-a i możemy sobie teraz z tego obrazu korzystać, aby na przykład naszą aplikację .NET Core'ową odpalać, czy na przykład chcemy użyć jakiejś bazy danych, SQL Server, Postgres, czy cokolwiek. Mamy do tego wszystkiego obrazy dockerowe. Więc używam tego .NET Core'a wersji 2.0 z repozytorium Microsoftu. Następnie ustawiam sobie moje środowisko, powiedzmy, aplikacji na folder /.NET App. Ten folder jest zalecany przez Microsoft, nie wiem do końca czemu, ale ustawiam na .NET App. Następnie kopiuję moje pliki z aplikacją, która ma zostać odpalona z jakiegoś folderu do folderu tego .NET App, czyli zrobię za chwilę publisha takiego folderu, który nazywa się Docker. I następnie, jak już pokazywałem, za pomocą zmiennych środowiskowych ustalam sobie, że ma się odpalić na porcie 5000 bądź na jakimś innym. Ustalam sobie środowisko, powiedzmy, na development i mówię mu, masz mi odpalić polecenie .NET. Za pomocą polecenia .NET wskazuję na DLL-kę, która mi odpala moją aplikację. Ponieważ ogólnie jak sobie zrobimy publish naszej aplikacji, to nie robimy polecenia .NET run, tylko robimy polecenie .NET, nazwa pliku DLL i aplikacja wstaje. I teraz co mogę zrobić z tym obrazem dockerowym dalej? No więc muszę go najpierw zbudować. Czyli wchodzę sobie do terminala i wpisuję polecenie docker build. Podaję nazwę mojego obrazu, czyli -t od tak zwanego tagu i powiedzmy wpiszę sobie net albo jlabs net core. I następnie kropka, czyli mówię, że w tym folderze, w którym przebywam jest ten docker file, więc buduj ten mój obraz na podstawie tego pliku. Daję enter, obraz się zbudował bardzo szybko. No i teraz w jaki sposób aplikację sobie uruchomić. Więc wpisuję polecenie docker run. I następnie komendy. -p, czyli mówię, chcę udostępnić światu publiczny port, korzystając z prywatnego. Ponieważ jak sobie odpalimy aplikację z poziomu Dockerana, to ona działa w tym kontenerze, ma swój zamknięty świat. Jest jakby odizolowana od całej reszty. Wystawia tylko port, dzięki którym możemy się z nią komunikować. Czyli w tym przypadku mam port lokalny 5000 i powiedzmy, że chcę go odpalić na porcie 6000, no to wtedy wpiszę 6000 do 5000, tak? Albo 80 do 5000. Więc mówię tylko, zmapuj mi port publiczny, powiedzmy 5000 na port prywatny 5000. I następnie przekazuję nazwę mojego obrazu, czyli w tym przypadku to było jlabs net core. Coś takiego. Aplikacja sobie teraz staje. No i zobaczmy, wchodząc na localhost 5000, wszystko sobie działa po staremu, jak działało, ok? Więc teraz sobie mogę ubić. Tylko ja ją zabiję z poziomu procesu dockerowego, czyli zabiję sobie ten kontener, ponieważ tam Ctrl-C zazwyczaj nie działa. Docker stop. Dobra, ubiłem sobie aplikację. No i teraz powstaje pytanie, co ja z tym mogę zrobić dalej? Czy w jaki sposób to, co mam działające lokalnie, mogę gdzieś sobie wrócić na serwer, tak? Wiem, znam Dockera, potrafię zbudować aplikację, odpalić. W jaki sposób mogę to gdzieś wdrożyć? To będzie chmura, czy serwer w piwnicy? W jaki sposób mogę to gdzieś rzucić? No więc zróbmy sobie to krok po kroku, bo to jest naprawdę proste, a wiem, że sporo osób, gdy słyszy jakieś tematy, wdrożenie, DevOps, to zaraz to admin robi, tak? To nie ja, tak? Więc teraz wam pokażę, w jaki sposób możecie to zrobić samodzielnie i to naprawdę jest bardzo proste. Załóżmy, że macie jakiś własny serwer, gdziekolwiek, wirtualną maszynę, tak? Ja na przykład używam sobie teraz chmury DigitalOcean, ale to może być również OVH bądź cokolwiek innego. Stworzę sobie teraz nową wirtualną maszynę tutaj, czyli się zaloguję szybko. OK, stworzę sobie wirtualną maszynę, która się nazywa tutaj dropletem. Czyli zróbmy tak, stwórzmy nowego dropleta. Niech to będzie Ubuntu Server, bo pokażę wdrożenie na Ubuntu. Od razu ciekawostka, jak widzicie, używam akurat Ubuntu Servera, dzięki czemu nie muszę hostować aplikacji na Windowsie. Oczywiście mogę, ale nie muszę. Na przykład odpadają mi dzięki temu koszty licencyjne, bo Linux jest za darmo, tak? Więc kolejny plus.
Niech to będzie mu to serwer, niech się nazwie powiedzmy JLabs Netcore, mój serwer. Stworzę sobie ten droplet i za chwilę się na niego zaloguję, on się stworzy dość szybko. No już prawie jest gotowy, sobie stworzę stronkę tylko. OK, czyli mam IP mojego dropleta i to, co chcę teraz uzyskać, to być w stanie skopiować sobie moje IP, wejść z przeglądarki i zobaczyć moją aplikację w tym miejscu, tak? Więc po kolei. Na sam początek zaloguję się do mojego serwera. W tym przypadku użyję SSH. Z poziomu Windowsa na przykład takie narzędzie, które nazywa się PuTTY bądź cokolwiek innego. Coś, co Wam pozwala po prostu na połączenie SSH. Więc zróbmy tak, SSH, root, bo taki jest mój administrator, na ten serwer. Tak, bo używam klucza SSH, więc teraz się łączę z tym serwerem i jestem już zalogowany na moim Ubuntu serwerze. I teraz w jaki sposób mogę wdrożyć aplikację dodatkową w kilku linijkach? Więc najpierw sobie tylko zainstaluję domyślnie, zrobię update mojego systemu, czyli włam to apt update, niech zaktualizują paczki na Ubuntu serwerze. Pierwsza sprawa. OK, zrobiło się. Teraz druga, muszę zainstalować sobie Dockera, czyli wpiszę apt install docker.io i będę miał już teraz zainstalowanego Dockera na moim Ubuntu serwerze. Jest. OK, i teraz powstaje pytanie, w jaki sposób mogę przerzucić coś, co mam lokalnie na dysku, na coś, co jest na serwerze, czyli w jaki sposób mogę ten obraz sobie pobrać, tak? Jest to również proste. Jak wspomniałem, mamy coś, jakiego się nazywa Docker Hubem, czyli ten nasz rejestr obrazów i tutaj możecie sobie tworzyć własne konto, wrzucać własne obrazy. Takich rejestrów jest cała masa. Może to być rejestr na Azure, może to być na AWS-ie, może to być własny. Możecie tworzyć obrazy publiczne bądź prywatne, jeżeli chcecie mieć tylko dla siebie. Filozofia jest taka sama, macie jakiś rejestr, do tego wrzucacie obrazy i potem je ściągacie sobie na swój dysk i odpalacie. Więc w jaki sposób mogę sobie wrzucić ten obraz teraz do tego rejestru? Na początku muszę go stagować, tak? Czyli tutaj mam nazwę usera taką, czyli muszę zrobić otagowanie tego obrazu, aby go potem wepchnąć. Więc wchodzę sobie do mojego localhosta jeszcze raz i widzę, że mój obraz nazywa się tutaj ładnie na samej górze JLabs Netcore, tak? A chcę mieć obraz, który nazywa się w taki sposób. Czyli zrobię tak, Docker tag i powiem mu, użyj mojego obrazu lokalnego, czyli obrazu JLabs Netcore i otaguj go jako obraz, czyli nazwa mojego użytkownika na Docker Hubie, no i powiedzmy nazwa mojego obrazu lokalnego, chociaż ta akurat nazwa po slashu nie jest istotna, może być cokolwiek. Musi po prostu się pokrywać tutaj z tym naszym repozytorium, czyli tutaj sobie stworzyłem repozytorium o takiej nazwie, JLabs Netcore i teraz chcę wrzucić ten obraz mojego dysku do tego miejsca. Więc mam mój obraz już otagowany, mogę wstać teraz polecenie docker push, i podać nazwę mojego pełnego obrazu w taki sposób, zrobić pusha i teraz to się wypchnie do mojego serwera. Ja już to mam wrzucone, więc teraz nie będziemy tracić tych cennych sekund, więc to już sobie tam siedzi w tym serwerze, ale w taki to sposób, tworząc obraz lokalny, tagując go, wypychacie go do jakiegoś serwera na zewnątrz. I teraz dalej, mamy ten obraz tutaj gotowy. On sobie tutaj gdzieś siedzi, o, w tym miejscu. No i teraz, aby sobie to odpalić na moim Ubuntu serwerze, powiedzmy, robię tylko tyle. Widzę polecenie Docker Pool, więc sobie skopiujmy tego Docker Poola. Powiedzmy w taki oto sposób, wróćmy go sobie tutaj. I teraz po prostu Ubuntu serwer, mając zainstalowanego Dockera, zobaczy, podajesz mi nazwę do obrazu, no to teraz go sobie pobiorę dla siebie i będę go w stanie uruchomić, tak? Gdybyście mieli na przykład obraz lokalny, czy repozytorium prywatne, to zanim byście mogli zrobić tego pula, musielibyście pisać polecenie Docker Login i podać waszą nazwę użytkownika oraz wasze hasło, by się zalogować. A poza tym cały flow jest taki sam. Więc mamy teraz ten nasz obraz. I uruchamiamy go w taki sam sposób, w jaki to było zrobione lokalnie. Czyli po prostu wpiszę sobie tak, docker run. Podam flagę minus D, bo chcę, żeby to się uruchomiło w tle, jako demon systemowy. Wystawię sobie mój port 5000 i mój obraz, który się nazywa tak, JLabs Netcore. To się teraz tutaj ładnie odpali. Widzimy, obraz sobie działa. Mogę sobie wejść w jego logi, czyli zobaczmy, czy się aplikacja uruchomiła poprawnie. Widzimy, że działa na porcie 5000, więc teraz jestem w stanie sobie wejść pod ten URL, port 5000. I jak widzimy, aplikacja już sobie działa na jakimś serwerze, tak? Wrzucona w bardzo prosty sposób.
Co mogę z tym zrobić dalej? W jaki sposób mogę powiedzieć, aby aplikacja działała na porcie publicznym? Oczywiście mogę sobie zmienić mapowanie portu na 80, ale to nie jest do końca wszystko, bo nadal to będzie ten serwer okrojony dość, czyli ten tak zwany Kestrel. Co jeżeli chciałbym podpiąć certyfikat SSL do mojej aplikacji, nie wiem, stworzyć load balancer, się rozproszyć? No z poziomu tego nie zrobię, tak? Więc muszę stworzyć jakiś potężny serwer, który ten ruch mi obsłuży. Tak jak może to być właśnie IIS, może to być Apache, może to być na przykład Nginx i pokażę, w jaki sposób możemy sobie podpiąć teraz ładnie Nginxa i przekierować ten cały ruch naszej aplikacji dotkorowej. Będzie to takie naprawdę pełnoprawne wdrożenie, którego by się nie powstydził nie jeden administrator. Więc wpisuję teraz polecenie apt install znowu i zainstaluję sobie mój serwer Nginxowy, tak? Więc teraz, jak sobie przejdę pod port publiczny na moim serwerze, czyli port 80 bez tego 5000, no to zobaczę, że mój serwer sobie działa. No i teraz pytanie, w jaki sposób mogę przekierować ten ruch, czyli chcę mieć port 80 kierujący do mojej aplikacji, tak? Jest to bardzo proste, edytujemy po prostu jeden config, dodajemy kilka linii kodu. Zróbmy tak, przejdźmy sobie do tego folderu, gdzie jest zatrzymana ta konfiguracja, czyli ten cały Nginx. To jest folder etc, Nginx Sites Enabled. Mamy tutaj taki plik z konfiguracją, który się nazywa default, ja go po prostu usunę i stworzę sobie nowy plik. Czyli wywalę go, stworzę sobie nowy plik, używam edytora nano i teraz kopiuję konfigurację. Konfiguracja domyślna pochodzi z dokumentacji ASP.NET Core'a. Tutaj mam w tym repozytorium przygotowaną. Ja ją wrzucę i zobaczmy, co my tutaj mówimy. Mówimy tylko tyle. Nasłuchuj dla mnie na porcie 80 i przekaż cały mój ruch do aplikacji działającej na porcie wewnętrznym 5000. Tam jeszcze musimy przekazać kilka nagłówków, ale to jest opisane w dokumentacji. I teraz, jak ja sobie to tutaj wrzucę, skleję tutaj do mojego konfiga, zapiszę go i zrestartuję mój serwer w taki oto sposób. Odświeżając stronę, widzę, że mam już wystawioną ładną aplikację, mogę sobie podpiąć certyfikat SSL, mogę sobie podpiąć load balancer, mogę zrobić cokolwiek. Nie muszę używać Windows Servera, IIS-a, mogę sobie za pomocą kilku poleceń, kilku konfiguracji postawić całe środowisko ASP.NET Core'owe na przykład na Ubuntu serwerze, czy na dowolnym innym systemie, który niekoniecznie musi być Windowsem, ale oczywiście być może. Więc jak widzimy, poza tym, że .NET Core pozwala nam tworzyć te aplikacje, jest dość lekki, pozwala przede wszystkim w fajny sposób zmienić w ogóle miejsce wdrażania tych aplikacji. Pozwala się pozbyć kosztów licencyjnych, bo nie opieramy się już tylko na jednym zamkniętym środowisku, które często jakby stanowiło taką barierę do przejścia dla wielu programistów, że to jest tylko Windows, już teraz nie tylko jest, możemy używać również innych środowisk. Teraz tak, może powoli reasumując, bo i tak już podejrzewam, dość dużo namieszałem. Dobra, to już może temat pominę, ale ogólnie jeżeli chodzi o na przykład logowanie, może nie tyle logowanie błędów, ale jakiś monitoring aplikacji, czy na przykład jakichś zdarzeń systemowych, również w .NET Core są użytego narzędzia, więc możemy sobie stworzyć taki pełnoprawny DevOps. Natomiast tak reasumując już, co chciałbym, abyście zapamiętali tak naprawdę? Przede wszystkim, że .NET Core jest bardzo lekki, czyli jak widzimy, instalujemy pojedyncze SDK, ma gdzieś 100 mega, możemy pisać aplikację w Sharpie i odpalać je z poziomu .NET Core'a. Jest otwarty, czyli mamy GitHub'a, całą technologię, możemy sobie robić kontrybucje, jeżeli ma taką potrzebę. I jest przenośny, czyli jak widać działa na każdym systemie operacyjnym, możemy dewelopować i wdrażać aplikacje, uruchamiać z poziomu różnych systemów operacyjnych. Mamy też .NET CLI, czyli wystarczy nam teraz dowolny edytor tekstowy plus terminal, aby te aplikacje tworzyć. Oczywiście dalej mamy pełnego wizuala, mamy, nie wiem, manager do NuGet Packages, Mamy wszystko to, co do tej pory było, ale naprawdę tego nie potrzebujemy, jeżeli nie chcemy. Możemy równie dobrze używać notatnika i wiersza poleceń i tworzyć aplikację. Jest bardzo wydajny, co było widać na różnego rodzaju benchmarkach, czy oficjalnych ASP.NET-owych, czy tych Empowera i na podstawie niektórych takich success story różnych firm, które się na tego .NET Core'a przerzuciły. I przede wszystkim ma idealne stosowanie do szeroko pojętego backendu, czyli na ten moment desktop odpada, ale jeżeli chodzi o backend, to jest tam, gdzie .NET Core błyszczy. I pozwala później w fajny sposób te aplikacje wdrażać, na przykład integrując ten .NET CLI z jakimś build serwerem, wykonując kilka poleceń typu build, test, package, deploy, spiąć się Dockera i w ogóle zrobić taką magię, gdzie za pomocą jednego kliknięcia macie aplikację zbudowaną, wdrożoną, przetestowaną, wdrożoną na serwer. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja tutaj będę teraz, bo jeszcze mamy trochę czasu, będę się kręcił, ale poza tym w internecie jestem aktywny, odpowiadam też szybko na pytania, więc jak coś to... Albo teraz, albo po prostu piszcie online. To z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że coś zapamiętacie z tego. Dziękuję. Tak? E-
Znaczy skonwertować nie skonwertujesz. To musiałbyś zrobić tak naprawdę. To sobie stworzyć powiedzmy nowy projekt typu ASP.NET Core i następnie mógłbyś spróbować na przykład przekopiować ten cały kod i ewentualnie musiałbyś sobie skonfigurować ten startup CS, zostawić nowy program CS i zobaczyć ewentualnie, które kontrolery wywalają coś, czego na przykład nie wspierały. Czyli musiałbyś jakby stworzyć nowy projekt, przerzucić ten kod, który masz istniejący i zobaczyć naprawdę, co działa, co nie. Bo jak widać, te kontrolery, ta cała logika, atrybuty, to wszystko dalej jest i to powinno działać, tak powiem, z miejsca. Natomiast mogą być jakieś błędy kompilacji, na przykład jakieś metody, które nie są wspierane. Natomiast nie ma jakiejś pojedynczej metody typu migruj, która powinna to zrobić. Trzeba to przerzucić, powiedzmy, w taki upatologiczny sposób. Dobra, to pierwszy, no. Mhm. A, jasne. Tak. To mogę pokazać, jak to zrobić. To jest też bardzo proste. Powiedzmy, że sobie stworzę teraz nową solucję całkowicie. Powiedzmy jakiś tam solution, nazwijmy to mkdir solution, czyli nowy folder nazwie solution. I teraz sobie powiedzmy, że chciałbym mieć tutaj solucję kilka aplikacji, tak? Więc albo sobie tworzysz solucję z poziomu Visual Studio, albo akurat z poziomu CLI, czyli pisałbym tak, .NET new SLN i powiedzmy jakiś tam my app. Stworzę mi teraz nową solucję, minus N, jako nazwa mojej solucji. Czyli zobaczysz, że teraz masz nową solucję. Jak sobie teraz ten folder otworzę, to będzie on pusty. Czyli weźmy tak, tutaj. Czyli mam teraz pojedynczy plik SLM w tym folderze tylko. Zróbmy tak. I teraz mogę jak sobie stworzyć nowy projekt. Na przykład .NET, new, tam MVC, my web, minus N my web. Stworzę teraz nowy projekt. I jeżeli chcę go dodać do solucji, to albo go daję oczywiście z poziomu wizuala, albo wpisuję polecenie. To stworzy .NET SLN add. Jeżeli jesteśmy w folderze solucją, to on bierze naszą nazwę solucji z tego folderu. Jeżeli nie, to musimy podać ścieżkę do solucji. No i podajemy, jaki folder chcemy dodać. Czyli w tym przypadku na przykład .NET to będzie MyMVMyWeb CSProcz. I w tym momencie do solucji dodał ten projekt. I możemy sobie dać kolejne projekty i tak samo możemy pomiędzy projektami dać sobie referencje pomiędzy projektami. Więc solucje i wszystko, co do tej pory dalej jest zachowane i dostępne. Żeby uruchomić kilka testów na raz, czy? To możesz sobie napisać skrypt w Bashu. Pokażę, jak to robię, powiedzmy, w jakimś przykładowym projekcie. Weźmy sobie na przykład wyżej. OK, tutaj. I na przykład załóżmy, że mam kilka projektów, czy to będzie kilka projektów osobnych, kilka testów, nie ma znaczenia. Po prostu możesz sobie jakaś tworzyć skrypt w PowerShellu albo w Bashu, albo z poziomu Visuala ustawić jako startup project kilka projektów, ale jaka w tym miejscu mam, powiedzmy, coś takiego. Mam tutaj plik o nazwie start local i po prostu mam w Bashu prosty skrypt. Nie. Start local. Wyżej. Tu. Ok, jeszcze raz. To zmniejszę troszkę. Ok. Start local. Gdzie to miałem? Nie, tu mam tylko startujący jeden. Dobra, to jeszcze wyjdę wyżej. Weźmy sobie tutaj. Ok, mam na taki skrypt, gdzie sobie stworzyłem po prostu w Bashu kolekcję moich projektów. Zwiększmy to. Mówię mu, mam takie projekty w moim, powiedzmy, solucji, czymkolwiek to jest i po prostu robię sobie fora i odpalam po kolei mój projekt na przykład. Czy to będzie z projekt testami, to wstawiam na przykład pozycję .NET test i nazwę projektu, wtedy ruchujemy po kolei projekty. Ale to jest po prostu plik ze skryptem, tu nie ma żadnej magii. Tak samo możesz zrobić w PowerShellu albo w Visualu odpalić, więc masz po prostu CLI dostępny, możesz się bawić, jak chcesz. Tu miałeś pytanie, no? Aha. Okej, okay. Mogę Ci pokazać, jak to wygląda od strony takiej bardziej już zaawansowanej, bo ogólnie jest tak, że jak sobie tworzymy aplikację, wdrażamy do klienta, to na pewno sobie działa, musimy mieć jakiś, nie wiem, może nie klon, ale jakiś tam systemowy monitoring, który będzie monitorował, czy ten serwis sobie działa.
ale żeby nie robić tego samemu, obsłużyć jakichś skryptów, czy jakichś tam dostępnych, powiedzmy, usług systemowych, można pójść w ogóle krok dalej i zainstalować sobie narzędzie, które będzie odpowiedzialne za obsługę serwerów, za wdrażanie aplikacji dockerowych, za monitorowanie i całą resztę. I na przykład w takim naszym ostatnim projekcie open source'owym, który mam napisany w .NET Core i jest cały kod tutaj dostępny na GitHubie, to jest domena kolektywnie.org, mamy to napisane w .NET Core i w taki sposób to jest monitorowane, że tu jest powiedzmy kod na GitHubie, czyli teraz jak sobie coś spuszuję do GitHuba, to przejdzie przez mój build server i się wdroży na serwer i następnie mój serwer jest monitorowany z postaci takiego narzędzia, które się nazywa Rancher. Jak sobie piszesz Google Rancher, wejdziesz na pierwszy link, naprawdę są narzędzia typu na przykład Mesos czy Kubernetes i tak dalej do jakby orkiestracji tych całych kontenerów. To jest jedno z takich narzędzi, które jest również otwarte właśnie darmowe i open source'owe. I na przykład w taki sposób, jaki ja sobie w tę aplikację wdrażam, to mam tak. Mam tego Ranchera powiedzmy podpiętego. Tutaj się zaloguję. I teraz na samej górze mam środowiska, czyli powiedzmy środowisko produkcyjne oraz deweloperskie akurat stworzone. I tutaj jak widzisz, mam po prostu, to są moje aplikacje, które działają z poziomu Dockera, tak? I na przykład jak sobie teraz wejdę powiedzmy w szczegóły, to zobaczę, że używam po prostu, mam ścieżkę do obrazu dockerowego, który sobie gdzieś tam istnieje w sieci, który mogę sobie pobrać. Tu mam jakieś wszystkie porty poustawiane, zmiany środowiskowe i tak dalej. I tak naprawdę to narzędzie służy do tego, że zarządza mi wszystkimi serwerami. Jak sobie przejdę teraz tutaj w sekcję host, to widzę, że powiedzmy mam 3 maszyny wirtualne, widzę, gdzie to jest rozproszone, czy jest na zielono, czy na czerwono i to mi zajmuje się tym, aby je zestartować, czy wdrożyć nową wersję, czy cokolwiek innego, co potrzebuję. Czyli jakby deleguję to jeszcze poziom wyżej, aby samo tego nie robić. Idealnie. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Okej. Nie. Tak naprawdę na Apple, tak jak pokazywałem, jak sobie wejdziesz na .NET Core, wpisując Google'a, jedyne co robisz, to instalujesz paczkę, tak? Czy to będzie właśnie, do Linuxa sobie ściągasz, powiedzmy, do Ubuntu serwera, powiedzmy sobie ściągasz na przykład, podajesz parę komend w terminalu, instalujesz. Do Maca masz chyba w ogóle instalacyjny pik, tu był osobny, tak, pobierasz SDK, instalujesz na Macu. W tym momencie, czy to będzie Mac, Windows czy Linux, instalujesz sobie takie SDK i masz to samo. Czyli masz wiersz poleceń, możesz pisać aplikację, budować, kompilować, uruchamiać. Nic się nie zmieniło, aż po prostu środowisko uruchomieniowe jakby natywnie dostosowane do danego systemu. Tu nie ma jakichś, wiesz, zewnętrznych narzędzi, czy jakichś stawiania maszyn wirtualnych, po prostu masz jakby natywnie dla systemu stworzone środowisko uruchomieniowe dla całego .NET Core'a. Tak, natomiast .NET Standard mówi, co udostępniają wszystkie platformy, czyli jeżeli coś jest w .NET Standardzie, to musi działać tu i tu. Tak? Czyli masz pewność, że na Windowsie to będzie działać na Macu. Znaczy, na przykład były pewne triki zrobione, co zrobić z rejestrem, bo tu mamy jakieś pliki, tu może zrobimy sobie pliki ini, tu mamy rejestr systemowy, więc były takie pewne triki zrobione, czy na przykład obsługa jakaś niskopoziomowa, na przykład w jaki sposób działają wątki, czy synchronizacja. Natomiast tak naprawdę masz pewność, że to będzie działać na dowolnym systemie operacyjnym, a jakby Microsoft jest odpowiedzialny za to, aby to prawie zaimplementować, czyli tą abstrakcję dostarczyć. Dobra, ktoś jeszcze jakieś pytania? Jak nie, to myślę, że będziemy kończyć. Dobra. Dzięki.